Hej, 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 siema ziomy, z tej strony Dave, a oto siódmy odcinek z gry Darkwood. Tak, poeksplorowałem sobie troszeczkę pomiędzy odcinkami, tak jak mówiłem. Zwiedziłem sobie, jak widzicie, kawałek mapy, ale nie było tutaj, nie było tutaj nic specjalnego, nie eksplorowałem żadnych większych pomieszczeń. No, nie było, w zasadzie, nie było rzeczy ciekawych do nagrania, więc akurat dobrze zrobiłem to, bo między odcinkami chyba jeden dzień przeżyłem. Tak mi się wydaje, że dokładnie jeden dzień. Oczywiście pozbieraliśmy troszeczkę rzeczków, jak to w eksploringu się dzieje. A teraz, no, oczywiście będziemy dzisiaj iść dalej. I zastanawia mnie cały czas, czy ja mogę sobie w końcu zrobić lepszą broń z bliska. Muszę mieć... O, to jest też ciekawe. Lampę sobie mogę skraftować. Kraftu. Może później się skraftuję. No i dobra, dzisiaj w dzisiejszym odcinku będziemy wyruszać w tą część mapy, bo tutaj mamy puściutko. Wydaje mi się, że wszystko posprzedawałem, tak naprawdę nie jestem pewien. Bo grałem kilka dni temu, ale nie, wydaje mi się, że nie. No dobra. Idziemy. Go. Spotkałem... Nie, to było po odcinkach, czy... Po odcinkach, pomiędzy odcinkami, czy... Wydaje mi się, że pomiędzy. Spotkałem tutaj grzybowego ludzia, oczywiście też jednego, ale to nic wielkiego. Okej, już zaczynamy eksplorację, już zaczynam się bać. Super duper. O, mamy dzikusa jednego i pułapkę w trowie. Okej, zaczyna się jakaś akcja lub coś i rzucę w mordę. Ha! Dostał w ryj, głupia ciota. Au, fucker, dobra, ja też dostałem w ryj. To nie był najlepszy pomysł, żeby mieć walkę na kamienie. Dobra, jestem troszeczkę inteligentniejszy od niego. O, prawie wdepłem w grzyba, ludzie! Och, zabiłem go kamieniami. Ugłazowałem go. Tak, dużo rzeczy, miał drut. Drut jest mega potrzebny. Czy ja oczywiście, jak zawsze, kuźwa, nie wziąłem... Ja pier... Uch, już chciałem powiedzieć coś gorszego. Nie wziąłem oczywiście wytrychu. No, po prostu super. Dave, ale ty to jesteś inteligentny. Ty to jesteś taki dobry w te gierki. Ach, naprawdę. Super, dobre. Fajnie, mózgu, że nie przypomniałeś mi. Tak, mój mózgu, mówię do ciebie. Fajnie, że nie przypomniałeś mi o świniarnia. Fajnie, że nie przypomniałeś mi o świniarnia. Oczywiście, że to chciałem powiedzieć. Dobra, spoko. Śmiesznie wyszło. A co w tej świniarni się znajduje? Kurde, pewnie świnie. Wow, ale ogromny znacznik na mapie. Luju, łoch. Pewnie dużo świń tu będzie, bo to świniarnia. Martwa świnia, okej. Więcej martwych świń. Grzybki, tak. Noise. O, szlak. Słyszę psa. Gdzie? What the fuck? Co są za dźwięki? Granie w horrory straszne, tak właśnie to chciałem powiedzieć. Dobre, bardzo śmieszne, Dave. Nie dam się podejść. Jakby ktoś wyskoczy, to wpiernicz. Srogi wpiernicz będzie. Świnka. Wow, żywa świnka. Ja nie mogę. Kolejna część. Wow, kochał te świnie, a ona go zeżarły. Nie zeżarłaby go, gdyby jakiś kabli nie... Co? Że go nie strzelił. Kto ją teraz będzie karmić? No kto? To jedyna locha w wiosce. Okej. Czy to jest wioska? Jak zdechnie, to sami z głodu pomrzemy. Okej. Wow. Czy ja nie będę atakować, jak do nich podejdę? Bardzo prawdopodobne. Chociaż ja chciałbym zeksplorować cały ten budynek. Dobra, nie ma co się op... Kogo licho niesie? Atakują, prawda? Atakują, dobra. Nie? O, ludzie. Au, no serio, świnia mnie zablokowała. Czy was coś pogięło, że mnie świnia blokuje? Świnia mnie zablokowała. Teraz to jestem zły. Teraz jestem zły na wszystko. Gin! Kupi trepie. Wow, on ma pitchfork. Nie podoba mi się to. O, w dupę. Ma potrójny atak. O, ała, ale dostaje jak jakiś tępy cioteks. Dub go kamieniem. Nie wiem, jakie ma ataki jeszcze w zasadzie ten koleś, ale już nie ma żadnych, bo zginął. Wow, zdobyłem widły. Całkiem spoko. Mam nadzieję, że będą lepsze niż moja decha. Oczywiście, pierwsza walka i od razu się muszę, kurde, leczyć. Tak, jestem mocny, tak? Spoko. O, się ciemniej zrobiło, aż normalnie. A tu co? Halo? Tu jakieś świnie? Wow. O, w dół. Oczywiście, że chcę tam wejść. Ja pierdziu. Tam były dźwięki. Dobra, może na razie będę łaził po dworzu. Coś czuję, że te świnie będą mnie chciały zeżreć. Nie wiem dlaczego, ale mam takie przeczucie. Czy powinienem jej zabić teraz, czy... czy nie zabijać w ogóle? Może właśnie jak je zaatakuję, to mnie zaatakują później wszystkie. Teraz nie jestem pewien. What the fuck? Co tam są za dźwięki? Halo? Co są za dźwięki w środku? O, grzyby. Tak. Słodkie grzybki, w sensie, nie wiem, czy są słodkie, okej. To był tylko taki joke. Oczywiście, że wziąłem jego pitchfork. Oczywiście to widły po angielsku, ale jego widły nadal leżą na ziemi. No, brawo, dobre. Ciekawe, czy w ogóle widły są lepsze. Okej, mam taki ataczek z daleka ładowany. I odepchnięcie, okej. To ciekawe ataki. No dobra, wchodzimy tutaj, no nie ma, kurde, czasu do stracenia. Najgorsze jest właśnie w tej grze to, że muszę się śpieszyć. O, ludzie, już mi się to nie podoba. No, te świnie będą to chciały zeżreć. Oni mówili, że chciały
chciał zjeść kogoś. Nie zbliżaj się. Jak to? Czemu nie? Halo. Nie, no to jest po prostu koleś z widłami. Okej, okay, dobra. Czyli nic strasznego jak na razie. Rzucę w niego głazem. Tępa cioto. Wow. Atakuje. Nie. Mam tą samą broń co on. Au, dobra. Ciągle zapominam, że on ma potrójny atak. Ja pierdele. Pierdele. Dobre, dobre przekleństwo, Dave. No, kuźwa. Może mnie nie trafiać non-stop tym potrójnym atakiem. Au. Mhm, ale może mnie po prostu pojedynczym też trafić, no nie? A ludzie, trzeba było go to po prostu tak zabić. A jak ja jestem słaby w walce w tej grze. Dlaczego? Nie mam jeszcze kuźwa nawet w ogóle apteczki. O, serio? No i muszę, czy ja muszę wrócić do domu? Dobra, szybko wracam do domu, nie mam apteczek, nie mam nic, mam prawie pełny ekwipunek. Szybko do chałupy. Czy ja mogę jakoś tędy w ogóle przejść? Nie, oczywiście, że nie, kurde, w bambuko mnie wprowadzili. Szybko do domu, szybko, bo się czas zmarnuje. Czas to pieniądz, a w tej grze czas to życie. Czas to czas, po prostu. Okej, okay, już w domku. Wyłożymy wszystko najpierw i uleczymy się. I pójdziemy z powrotem. Dobra, mniej więcej odłożyłem sobie rzeczy. Teraz szybko będę wracał do świniarni. Dobra, jestem już w świniarni. Halo, czy ktoś tutaj jest jeszcze oprócz tamtego kolesia? Mam nadzieję, że nie, ale także mam nadzieję, że tak. Bo jeżeli kogoś zabiję, to przynajmniej będę miał z niego pieniążki. W sensie pieniążki, chciałem powiedzieć przedmioty, ale... Dobra, pieniążki, tak? Mhm, będę miał z niego pieniążki. Mam nadzieję, że ten dziwny dźwięk to tylko... Dźwięk świń. Które krzyczą moje imię. Nie, dobra, ale... ludzie, po prostu żarty. Cudowne. Co tu się wyprawio? Halo, co tu się dzieje? Ale tu jest świń. Co one zżerają? Ludzie, czy mogę przejść przez te świnie? Okej, okay, mogę. Wow, co to? O kurde, tam się coś dużego rusza. O, co to? Co to ku... Nie! To niezwykłe mięso wygląda na mięso mocno zgniłe. O, wow. Co się? Kurde, ale gówno. Co się dzieje? A, świnia, wystraszyłem się świni. Co to jest? To jest ich stara. To jest knurzyca. Ale gigant. Ja pierdaczę. O, co mam tutaj zrobić? Czy coś mam z tym zrobić? Nie chcę. Nie interesuje mnie to, nieważne. O, już wiem, dlaczego takie dziwne dźwięki były. Ja pierdaczę. O, aż chciałbym przekląć, ale później będę miał dłużej do montowania. Nie, uciekamy, szybko. O, żeż ty w dupę. O, co to w ogóle było? Aż muszę mapę włączyć. O, man. O, wow, nie, naprawdę, siomy, kurde, o kuźwa, tego bym się naprawdę nie spodziewał. What the fuck, nawet moja, wow, a się wystraszyłem. Uch, nawet moja wyobraźnia nie jest tak poogrzana jak te rzeczy, co tu się dzieją w tej grze. O, łosiu, okej, okay, nie atakuj mnie od razu, spokojnie. O, tak, skrzynka, jej, dobrze wziąłem wytrych, yes. O, ale nice, ładnie. Ciekawe, czy da się zabić łosia. To będziemy musieli sprawdzić, może nawet w tym odcinku. Mam dużo broni. O, Serio, kuźwa. Chciałem tylko trupa sprawdzić. Why? O, wow. No, guys. Chciałem tylko sprawdzić trupa. Zatruł mnie, dał mi jakąś kiłę, rzeżączkę i wszystko naraz. Ale mógł mieć itemki, no. Ale najwyraźniej nie miał, oczywiście. Bo oczywiście Darkwood nie pieści się ze swoimi graczami. Dobrze, kurde, gram na normalnym. Dobrze, nie włączyłem sobie trudnego. Wtedy bym się obsrał, wtedy bym umarł już 1000 razy prawdopodobnie. Jak widzimy, ten nasz Dave to nie jest aż taki najlepszy w tych giercach. Jak tego trupa przeszukam, to też wybuchnie. Nie wybuch, tak? Dało się. Jej, gdzie ja jestem? Nigdzie, bo tu nie ma żadnej lokacji do odblokowania. Ups. Pieseł? Gdzie? O, wow, gdzie? Halo, czy usłyszę psa bardzo głośno, ale go nigdzie tu nie ma. Ciało, tak, umarł z głodu, dobra, nieważne. O ludzie, gdzie ja idę? What the fuck? Czekaj, gdzie ja idę, nie podoba mi się to, jest ciemno. O nie, dobra, muszę wracać. Wracam, szybko wracam do swojego domu, tu jest świniarnia, okej, okay, już wiem gdzie jestem. Szybko naokoło, stamina, go, szybko. O nie, tak, zanim nadejdzie noc, muszę wrócić do kryjówki, dobra, wiem, szybko. O, w dupę, chyba się trochę zasiedziałem. Ale ze mnie cool phone. Tak, udało mi się, to jest moja baza, prawda? Prawda, tak, udało mi się wrócić do bazy, O, w dupę, szybko, dajcie paliwo, muszę nalać do kanistra. Kanistra, kuźwa, do tego czegoś, nie? Zrobiła się noc. Oh no, szybko, nie przygotowałem się w ogóle, goddammit. Szybko nalewaj. Zdążyłem jeszcze pogotować, na szczęście. Puch, dobra, dużo expa, już mamy połowę, z tego co widzę. Spoko. No i dobra, teraz się przygotujmy, kurde, na noc. Okej, okay. Z tego co widzę, już jest totalna i prawilna noc. Dobra, po prostu ją przetrwajmy. Mam troszeczkę dużo rzeczy w ekwipunku, a nie mam nawet już
już gdzieś wsadzić. Już słyszę, jak jakieś wieśnioki się tłuką. Dobra, spoko. No, nie mam już gdzie wsadzić nawet swoich rzeczy, więc troszeczkę lipka. O, widziałem kogoś. Widziałem kogoś za tymi. Za oknem. Aż mi strach odebrał mowę. Dobre, dobre. O, nie, nie, nie gadaj. Ha, albo i gadaj, bla. Okej, okay, to było dobre. To było... O, wow, co jest? Okej, okay, tamto przed chwilą było dobre, to już nie jest. Co to? Co to jest? Co ja mam z tym zrobić niby? Nie, włazi mi drugi. Wydupiaj. Au, wydupiaj. Wyjdź z mojego domu, domostwa. Wyłaś... Au. Aha, serio? Nie, umarłem. Łaj. No i nie dali mi, kuźwa, hajsu zdobyć za noc. Godziny jedne. I mój plecaczek prosto w domku moim. Super, super. No dobra, no niby nie najgorzej, niby nie najlepiej, no nie? Dobra, handlarz, handlarzyna, pohandlujmy. Okej, pohandlowałem, porobiłem wszystko i wracamy do eksploracji. Gdzie teraz będzie najbliżej, kurde. I tak muszę już chyba normalnie w dół iść. To pójdziemy za ścieżką, pogonimy za ścieżynką. Wow, aha, przynajmniej mało paliwa zużyłem. No dobra, niech będzie, że jest jakiś plus tego, że umarłem. Jeżeli z umierania są jakiekolwiek plusy, no nie? Okej, teraz mi się przypomniało, że wydaje mi się, że poprzedniego dnia nie napiłem się ze studni. Może dlatego to czerwone coś pojawiło się w mojej bazie. Ale nie jestem pewien tak naprawdę, czy się napiłem, czy nie. Będę musiał to sprawdzić później sobie na nagraniu. Ciekawe, nie jestem kurde pewien. O kuźwa, widzę trzech kolesiów. Dobra, tam nie będę podchodził. Czy to jest ich obóz, czy coś? Co tu się stanęło, że tu jest ich aż tylu? Halo, dlaczego tak? Okej, okay, może... bye bye, powiem im. Bye bye. Nie na razie do nich dołączał. Do ich brygadki. No, dlaczego jestem w świjarni, nie? Why? Kuźwa, co źle poszłem. O, dobra, teraz muszę iść na dół po prostu. A, szlak. Znowu trucizna. Kurde, czy da się jakoś odróżnić te trupy? Czemu tu się palił ogień? Nie, co to jest? Obóz wilka, aha. Obóz wilka, w którym nie ma wilka, prawda? Tak, prawda. Dobre, dobre. Halo, nie ma wilka? No oczywiście, że nie ma wilka, bo on kuźwa nie żyje. Super, kurde, super. Skrzyneczki. A to ciekawe. O, kody mają. Nie wiem, co o tym myśleć. Z wilka zdobyłem... Nie zdobyłem nic z kodami. Nie wydaje mi się przynajmniej. Okej, no to może kiedy indziej się dowiem, jak te skrzyneczki otworzyć. Wydaje mi się, że dotarłem do domu Piotrka. Czy to prawda? Halo? Tak, dom Piotrka. Okej, Piotrek. Kim jesteś i czego ode mnie chcesz? Najważniejsze pytania. Otwarte drzwi. Te wnętrze wygląda jak skład złomu. Ściany pokryte są grzybem oraz pajęczynami. Strasznie tu duszno. Okej. Ciekawe information. Czy Piotrek lubi... Nie, nie chcę przenosić wanny. Zostaw. Czy Piotrek lubi, jak mu duszno? Dziwnie pytanie do zadania, ale okej. Skrzynek. Okradam Piotrka, oczywiście. Spoko. Udało się. Pocztówka. Na zdjęciu ktoś napisał długopisem. 1961. Wow, 1961. Niebo jest ciemne, ziemia niebieska. What the fuck? Ale ładne, kurde, wierszyki. A, czy to jest jakiś kod, kurde? A, swędzi mnie ręka. Czy to jakiś... Czuję zapach kalafonii? What? Co to jest zapach kalafonii? Co tu się dzieje w ogóle? O, zamknięte. Potrzebuję klucza. Kogo licho niesie? Halo, otwieraj to. Nie wychodzę, dopóki ta bestia panoszy się po moim garażu. Bestia panoszy się po jego garażu. No dobra. No dobra, już widzę, że będzie jakaś bestia do zabicia. Okej, spoko. Zawsze fajnie. Sterta złomu. Niechlujnie pospawana sterta złomu. Niechlujnie pospawana, okej. Traktorek. No dobra. Czuję silny zapach benzyny. Skrzynek i grzyby. A w skrzynku fajne rzeczki. I oczywiście kuźwa pełny kwipunek. Serio? Serio pełny kwipunek? O nie, popsuje mi się to duże mięso. Dobra, i tak szybko muszę kuźwa wrócić. Well, shit. No cóż, niestety trzeba się wrócić do domku. Gdzie jestem? Okej, muszę iść do góry. Na krzywo. Go. Żyję bieganie. Okej, już jestem w domku, szybko. Wykładam itemki. Ciekawe, czy ja mogę sobie po prostu wyrzucić rzeczy na ziemię, żeby nie musiał ich ciągle chować. Zdążyłem jeszcze wrzucić mięso. Wow, użyłem klucza. Otworzyłem skrzynkę w swoim domku przez przypadek tak naprawdę. Wow, zegarek. Ale jajca, tak naprawdę to wszystko. Wszystko, co wyszło z tej skrzyni, musi do niej wrócić, bo nie mam miejsca. No nie. No dobra, wow, ale fajnie. Kurde, otworzyłem skrzynkę. Ale czadziur. Wracamy do domu Piotrka. Go, szybko. Nie ma czasu do stracenia. Wow. Co? Czemu? Czemu mnie atakujesz? Kupi śmieciu. Skąd tu w ogóle jesteś? What? A gdzie on jest? Halo? Gościu? Co? Gdzie?
What the fuck? Co to były? Zwidy jakieś? Nie? Zniknął po prostu. Why? Creepy. Okej, już jestem tutaj, gdzie byłem wcześniej. Powróciłem, tak. I teraz, kurde, rozwalę to wszystko. Idź mi, jakieś gluty, lch. Wyjdź. Sio. Au. Jesus, wlazłem. Aha, pies po prostu jest w środku. Serio? Jedna psina? Taki Piotrek mówi, że to jakiś potwór. O, super. Tylko jak mam teraz niby kurde to zrobić? O, aha, tak mam to zrobić. Dobre. Au. Zostaw mnie psie. Ludzie, premier zabił ten pies. O, w dupę, miałem mało życia. No dobra, niestety musi poświecić tutaj było to, a? Giń. Zarazo. Ach, no cóż, no niestety, niestety. Wow. Drzwi się rozleciały. Jesus. Już, gaś się, dobra, szybko. Nie mam czasu. Nie mam czasu. Ciekawe, czy mogę zostać u Piotrka na noc. Śmieszne, śmiesznie trochę to brzmi. Mamo, mogę zostać u Piotrka na noc? Nie, ale serio, jestem ciekawy. Czy da się? What the fuck? Kolejne, co to? Cudek techniczny. O, ludzie, jakie was groły. Ja pierdziu. No dobra, nie mam będzie. Wydaje mi się, że Piotrek próbuje coś zbudować. Ewidentnie to widać przecież. Na podwórku ma kupę, kurde, gruzów. Pospawanych różnych rzeczków. Dobra, już, otwieraj. Halo, Piotrek? Okej, okay, Piotrek. Rozmawiaj. Oh my gosh. O, ale masz zegarków na rąsi? Siema, Piotrek. Ojej, nie słyszałem, jak wchodzisz. Oczy chłopaka błądzą po całym pokoju. Wczoraj znalazłem taki metalowy zawijasek. Leżał sobie w trawie. Nie lubię trawy. Nie lubisz trawy? What the fuck? Jest taka śliska i łaskocze w stopy. Wolałbym, by zamiast niej były, no nie wiem, takie metalowe zawijaski właśnie. O. Metalowe antenki drucianej czapki za dygotały nagle. Masz jakieś metalowe zawiaski? Okej, okay, pokaż przedmioty. Pocztówka z portretem mężczyzny. Też tak, mam takie. To takie piękne zdjęcie. What the fuck? Plastikowa kaczuszka. Miałem kiedyś taką. Przetopiłem ją na idealną kulkę, żeby wyglądała jak księżyc. Wszystko co plastikowe przetapiam na księżyce. What the fuck? Gościu! Piotrek ożywa się nagle. A widziałeś mój pojazd? Jest już gotowy, to znaczy, no, prawie gotowy. Tylko kilka części mi brakuje. Będę musiał znaleźć, no, i trzeba tylko przykręcić taką osłonkę, tę taką od sprężynki, bo ostatnio odpadła. Jak wychodziłem do kokpitu, to przywaliłem głową, no i odpadła. Już myślałem, że lecę, ale to tylko światło zgasło. No, goddammit, super, rysunek techniczny. To plan mojej rakiety kosmicznej. Jest już prawie gotowa. Rozmontowałem calutki traktor, by ją skonstruować. No ale zabrakło mi kilku części. Kilku bardzo ważnych części. Na przykład takiego lustereczka błyszczącego. No i takiego prostokątnego pudełka z drucikami. I chłopak zamyślił się. Gdybym miał tylko więcej traktorów, na pewno poleciałbym w kosmos. Zdjęcie drogi. Rakietę zbuduj, drogą do domu nie wrócisz. No dobra, dzięki. Pozytywne wiadomości. Plotkuj? What the fuck? Dziś nie zmrużyłem nawet oka. Celosiejko, no zmyślałem o tej wielkiej metalowej pokrywie z traktora. To taka piękna pokrywa, idealna pokrywa po prostu. To znaczy, no prawie, bo trzeba by było ją trochę ponaginać jakimś śrubokrętem i będzie mnie osłaniać przed pyłem kosmicznym. O. Piotrek posmutniał nagle. Pył kosmiczny. Pył kosmiczny jest wszędzie. Kuźwa, super. Czy ja chcę więcej plotkować? God damn it. Lubię w nocy patrzeć gwiazdy. Czasami widać wtedy migające punkciki. To statki kosmiczne, rakiety, rzecz jasna. Za dnia niebo jest strasznie nudne. Ani gwiazd, ani statków, ani rakiet. Nic. Czasami tylko te śmieszne jakieś kreski z białego dymu. Wczoraj je dowidziałem tam daleko, ponad czubkami drzew. Tata mi kiedyś mówił, że to samoloty. No ale takie długie? Tym to latać to szaleństwo. Oczywiście, dzięki, stary. Handluj, co my tutaj mamy? What the fuck? Kabel mogę nie kupić? Łańcuch? Długi, solidny łańcuch. Po co mi łańcuch? Dlaczego i czemu? Pudełko z narzędziami! Oh my gosh, muszę to mieć. Mapa starej kniei. Kawałek papieru, na którymś ktoś zaznaczył dwie lokacje. Fajny masz, kurde. Ui, latarka wojskowa i druty. Oh boy. Oh boy! Boy! O, a ja mam jedno pudełko z narzędziami. What the fuck? Kolejne pudełko z narzędziami on ma. No dobra, spoko. No dobra, idealna wymiana. Mam dwa pudełka.
Nie chcę sprzedać mołotowów. No dobra, no to tyle. No okej, okay. Spoko Piotrek, spoko, nie chciałem zapauzować, super, super. Teraz będę szybko, kurde, wracał do domku. Okej, okay, Piotruś, Piotrek Piotrkowski, nara, go, 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 muszę lecieć do domu. Czy się nie robi pomarańczowo, ale teraz nie wiem, która jest godzina dokładnie nawet. Metalowe drzwi, mógłbym je otworzyć za pomocą wytrychu. Wytrychu, mówisz? Nie mam wytrychu, why? Dlaczego nie mam wytrychu? Ah, god damn it. Dobra, nieważne, i tak będę musiał tutaj wrócić, prawdopodobnie będę musiał dać części, te wszystkie części, co zbierałem przez całą grę, więc no dobra, spoczko, spoczko, rozumiem wszystko. A więc wracajmy od razu do domku. Chyba, że jeszcze, okej, okay, może jeszcze troszeczkę niżej pójdę za jego chałupkę, pobłądzę chwilę i dopiero wrócimy do domu. Wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. O, szlak. I kolejna skrzynka. O, wow, what the fuck? Zaatakował go, tak, tłukom się, widzę to. Tłukom się. Aha. No dobra, może lepiej nie będę podchodził, kurde, do tego łosia, bo zabił tamtego kolesia na dwa hity. Spoko, spoko. Też tak kiedyś będę umiał. Na pewno, oczywiście. Nie wiem, mogłbym go spróbować zabić, ale pewnie jest trudny i zmarnowałbym dużo ekwipunków, więc wolałbym nie. Nie, czy mnie atakuje? Nie, zostaw. Łaj. O, w dupę, atakuje mnie. Wlazł w grzyby trujące. Tak, zatruł się. Nie, zostaw. Ludzie. Nadal mnie goni? O, nadal mnie goni. O, stary, nic od ciebie nie chcę. Uch, jestem przy drewnie. A tu skrzynka? Kolejna skrzynka. God damn, potrzebuję już trzy wytrychy. Wow, ale wytrychowych rzeczy pełno jest. Okej, okay, już się robi wieczór. Dobra, szybko zawijamy tupę w troki i do domu. Uch, zdążyłem do domu, zdążyłem. Uf. Ej, szybko, muszę znaleźć benzynki, odnowić pułapki i wszystko. Teraz ja mam nadzieję, że nie będzie tak jak poprzedniej nocy, bo poprzednia noc cała parówkę, że tak to ujmę, naprawdę. Nie poszło mi najlepiej. No nie poszło, niestety. Okej, okay, mam nadzieję, że tym razem przynajmniej dam radę. Dobra, dobra, kurde, przygotujmy się. Nie tak jak wtedy było. Wtedy, znaczy, tak naprawdę to zabiło mnie chyba brak życia, miałem mało życia. No i może głupota, bo nie użyłem swojego skilla regeneracji przy świetle, a powinnem. Więc dobra, dobra, troszeczkę głupoty też w tym było. Przyznaję. Oczywiście już kogoś, kurde, słyszę za drzwiami. What? Które drzwi? Okej, okay, nie wiem. Ulepszam warsztat, tak. Ulepszę szybko. Okej, okay, ulepszyłem. O, wbija. Szlak. Czy ja potrzebowałem dwa pudełka? Nie, potrzebowałem jedno. O, potrzebuję teraz czegoś w ogóle innego. Wow. God damn it. Chcę mi wejść przez drzwi. To kto wcześniej nadepnął na pułapkę? Była tuż za drzwiami. Na to gadziny. Nie wiem, czy najlepszym pomysłem jest walczyć tak naprawdę widłami wewnątrz pomieszczenia. Są troszeczkę mozolne. O, nie. Może najpierw rzucę go nożem. A, rzut nożem. Dziwko. Wow, nie żyje. Całkowicie zdechł. Całkowicie zdechł. What? Czemu ktoś puka do drzwi? Ale do których drzwi? Halo? Do których drzwi pukasz? Kupia trepowo. Do których drzwi? No, też nie mogę otworzyć. Poza tym tędy to nawet nie mogę wyjść. Jak on w ogóle przelazł, nie wchodząc na pułapkę? To jest moje pytanie. Wychodzę na zewnątrz. Wow, albo i nie. Wow, oh shit. Ha! Jej, tak to się właśnie załatwia. Głupie trepy. Głupi, głupi, głupi trep. Chciałem wyjść. Okej, okay, nikogo nie ma za bardzo. No dobra, spoczko. Wow, rozwala mi coś. Co to? Pies? Chyba pies. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. Czy tam mi też coś rozwala na dole? O, złapał się. Tak. Nie, z tej strony chyba nic nie ma. Okej, okay, nie mam nawet teraz jak naprawić przejścia. Whoopsy, dupsy. Rozwali mi szafkę. Ha, to gadziny. God fucking damn it. Rozpierniczyli mi wszystko. Szybko, napraw przejście. Naprawiaj. Barykaduj. Teraz ulepszam na maksa. Nikt nie wejdzie. Zrób pułapkę. Szybko. Sidła. Już się robi dzień. Zdążę przeżyć. Zdążę. Wow. Chyba jakiś pies się też nadział na pułapkę. Ach, jestem bezpieczny. Będę miał hajs. Zdążę. Wszystko będę miał. Nic mi nie zrobicie. Tak. Wygrałem. Jej. A się jaram. Tak. Wygrałem. Yes! Wow, dzień 16, ale długo już, kurde, gramy w tą grę. Tak. O, oh, sweet victory. Dobra, ziomy, mam nadzieję, że wam ten odcinek się podobał. Tutaj skończymy, w tym miejscu. No cóż, było fajnie, dużo przygód. Spotkaliśmy Piotrka, później będziemy musieli u niego tę misję załatwić. Coś tam, coś, no może jeszcze między odcinkami też se pogram. Bo czemu nie, kurde, nie chcę, żeby ta seria też była za długa, jak wszystkie serie. Musimy dużo gier jeszcze pograć, więc mam nadzieję, że wam się spodobało. Zostawcie ocenę, komentarz. Zasubskrybujcie kanał, jeżeli chcecie. Może subskrypcji, ktoś, może coś. Jakbyście chcieli więcej takich odcinków i do następnego, ziomy. Bye.